Witam na drugiej części konferencji prasowej. Do Państwa dyspozycji jest kapitan Piasta, pan Jakub Czerwiński. Proszę o zadawanie. Dzień dobry, panie Jakubie. No po wygraniu z Legią na wyjeździe, chociaż w waszym przypadku wygrana z Legią to tak już jakby jest tradycja, ale to chyba tutaj obowiązkiem byłoby wygrać z Jagiellonią, a to może nie być proste. Dzień dobry. Rzeczywiście jesteśmy zadowoleni po ostatnim zwycięstwie w Warszawie. Być może dużo ludzi przyzwyczaiło się do tego, że te mecze w Warszawie są dla nas udane, ale to nas wciąż cieszy. To nas wciąż cieszy, to poprawia nasze morale i to napędza nas do dalszej pracy. Przed nami mecz z Jagiellonią Białystok, która na pewno gra poniżej oczekiwań. Będą chcieli tutaj powalczyć o 3 punkty, ale my im postaramy się utrudnić to zadanie. Mamy fajną serię, chcemy ją kontynuować. Musimy się skupić jeszcze bardziej na końcówce sezonu. Musimy się cały czas pobudzać, nakręcać, bo przed nami bardzo ważnych 5 spotkań. Przed chwilą trener Waldemar Fornalik powiedział, że gra w piłkę, są różne fazy meczu, różne mecze, że gra w piłkę to nie tylko dobrze idzie, ale czasem jest to cierpienie. Czy ten ostatni mecz z Legią, który Piast rozegrał fajnie pod względem taktycznym, to było z pana punktu widzenia cierpienie? Czy cierpieliście podczas tego meczu, czy raczej panowaliście nad sytuacją? Zgodzę się tutaj ze słowami trenera, że w niektórych meczach musimy cierpieć. To jest oczywiście w cudzysłowie, bo efekt tego cierpienia, o którym wspomniał trener, jest taki, jakiego oczekiwaliśmy. Przywieźliśmy zwycięstwo, 3 punkty z trudnego terenu, z Warszawy. I to się opłaciło. Czasami musimy tak zagrać. Ja wiem, że to pewnie dla oka, dla kibiców nie jest zbyt ładne i nie są do końca zadowoleni z tego, co oglądają w naszym wykonaniu, ale jest to skuteczne. Przed nami mecz z Jagiellonią Białystok. Wydaje mi się, że powinniśmy bardziej odważnie zagrać. Gramy u siebie przy Okrzei. Liczymy na to, że przyjdą kibice i będą nas wspierać w tym meczu, chociaż pamiętamy, doskonale wszyscy znamy historię meczów z Jagiellonią i to, jakie potrafiły ekscytujące być tutaj mecze. Przygotowujemy się pod przeciwnika, przygotowujemy się pod kątem Jagiellonii i jestem przekonany, że będziemy gotowi. Kibice Ruchu wielkie chwile przeżywali w latach 30., 50., 70., Górnika w latach 60. i 80., a w przypadku Piasta jest tak, że kibic Piasta najbardziej ekscytujące momenty przeżywa obecnie. To są najlepsze chwile w dotychczasowej historii Piasta. Mówię o tym dlatego, że sytuacja w tabeli jest taka, że na 5 kolejek przed końcem macie 5 punktów i chcąc nie chcąc jest szansa na to, żeby wskoczyć na to 4. miejsce i to oznaczałoby grę w pucharach. Czy o tym myślicie, czy rozmawiacie, czy nie ma, czy lepiej nie? Oczywiście, że o tym myślimy. Nie uciekniemy od tego, jak wygląda tabela, ale zaznaczam, że te 5 punktów to bardzo dużo, jak na koniec sezonu. Zostało, tak jak pan wspomniał, 5 kolejek i oczywiście my musimy swoje mecze wygrywać. Oni mają Raków i Pogoń, a wy Lech. Ale Lechia musi się potknąć. Nie chcę tutaj wybiegać za daleko w przyszłość. Chcemy się, jak już przyzwyczailiśmy wszystkich, skupiać na każdym kolejnym meczu. Wydaje mi się, że to jest najlepsza metoda do tego, żeby osiągnąć sukces. Na podsumowanie sezonu jeszcze jest za wcześnie, ale parę punktów z jesieni może nam braknąć. Mam takie pytanie, bo skład linii obrony bywa różny teraz też, bo kartki i tak dalej, ale pan, jeżeli pan może grać, to pan gra, mając Placha za sobą, to taki zestaw obowiązkowy, czy po tych
takiej ilości rozegranych meczów, to już pan w ogóle się z nim jakoś komunikuje, czy już wszystko wiecie bez słów? Z Fero rozumiemy się bardzo dobrze. Fero nam podpowiada, znam jego zachowania, on zna moje zachowania. Nie inaczej jest też w przypadku moich partnerów, z którymi przychodzi mi grać. Poznajemy się z nowymi zawodnikami, ale myślę, że ten etap takiego poznawania się już mamy za sobą. Konstantin w ostatnim meczu bardzo dobrze wyglądał, Ariel też złapał zwyżkę formy. Fajnie, że Fero nawiązuje tutaj trochę do jego serii tych około 100 meczów przeszło. 96 meczów, które rozegrał od deski do deski, to jest świetny wynik. Ja bardzo się cieszę, że mam za plecami takiego fachowca, taką osobę, która wiem, że jest w stanie naprawić nasze błędy. Życzę mu, żeby kolejne 100-200 meczów pod rząd jeszcze oddechy do dechy zagrał. Dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo.